Kolejny wywiad dzisiejszego wieczoru. Z nami zawodnik szczególnie medialnej ekipy. Wirtualna Polska Media, Adrian Ordek. Witam serdecznie. Adrian, powiedz, jak wasze plany na dzisiejsze spotkanie, bo jak już omawialiśmy wasze poprzednie aż 3 spotkania, więc weszliście w sezon bardzo intensywnie, ale niestety zakończyły się 2 porażkami i remisem. Uwaga. To się wytnie, dokładnie. No ale główka jest na sam początek meczu. Okej. Okay. Więc tak wspominałem, mamy 3 spotkania za wami. Jak z planami na to spotkanie dzisiejsze, które gracie z? Dzisiaj Mowin. No dzisiaj chcielibyśmy w końcu się przełamać i wygrać. Plany mamy takie, mieliśmy plany takie, żeby awansować, wrócić do trzeciej ligi, bo spadliśmy. No różnie to bywa, no gramy sobie dla frajdy, tak naprawdę nie mamy jakiegoś ciśnienia na wyniki, najważniejsze jest to, żeby każdy się dobrze bawił, każdy pograł, no fajnie oczywiście wygrywać, no bo to jakby nie patrzeć buduje, ale dzisiaj liczymy, że może uda się nam przełamać tą właśnie niekorzystną pasę 2 porażek i remisu i zdobędziemy nasze pierwsze 3 punkty. Czy w waszej firmie ktoś śledzi wasze poczynania? Macie jakiś fan klub? Raczej nie. Jesteśmy takim samozwańczym zespołem. Raczej nikt nie patrzy na nasze dokonania, dokładnie. Rozumiem. Okej, okay, a powiedz mi, kto właściwie u was pełni taką funkcję wiodącej postaci w drużynie? Nasza gwiazda zespołu? Tak to możemy nazwać. Wiodącą postacią jako kapitan jestem ja, natomiast taką wyróżniającą się to myślę, że Wojtek Pakrul jest na tle nas wszystkich, no, na taką najjaśniejszą gwiazdką, o, może w ten sposób. Jaką on pełni funkcję na boisku? Każdą. On jest wolnym elektronem na boisku. Tam, gdzie go poniesie, tam zagra. Ogólnie jest obrońcą, ale świetnie sprawdza się w ofensywie. Dużo strzela bramek, dużo strzałów oddaje, więc nie ma problemu. Broni też bardzo dobrze. No, jest taką ostoją u nas w zespole. A stanowicie bardziej kolektyw, czy jednak jest tyle indywidualności, że przesądzają właśnie zawodnicy o losach meczu najczęściej indywidualnie? Ciężkie pytanie. Raczej patrzymy na nas jako zespół, nie szukamy, nie opieramy gry na jednym zawodniku, bo to nie ma sensu. Staramy się grać zespołowo, może to różnie wygląda, ale głównie zespół jest najważniejszy. Rozumiem. A kogo macie na pozycji bramkarza? Jest to gość, który już jest kilka sezonów z wami, czy może były jakieś transfery, wymiany? Może właśnie ktoś też ciekawy doszedł w tym sezonie do was i wniósł nową jakość do zespołu? Gramy cały czas tym samym składem, bez większych roszad. Bramkarz jest od pierwszego sezonu, Adrian Dobrowolski. Broni dobrze, czasem mu się jakieś gafy trafiają, jak każdemu. Nic nie wyciąga żadnych konsekwencji, to jest tylko zabawa. No tak jak mówię, najważniejsze to jest, żebyśmy się dobrze bawili. Czyli kontraktów nie rozwiązujecie? Jeszcze nie. Okay. Nie, kontraktów nie rozwiązujemy. Z tymi nowymi transferami, czy ktoś, ktokolwiek doszedł, czy w ogóle nie macie nowej osoby? Stałą ekipę. Staramy się nie szukać osób, więc gramy cały czas tak, jak jesteśmy. Zresztą to jest nasza czwarta runda. Zaczęliśmy od jesieni, albo od wiosny, przez jesień i potem hala i to jest ta czwarta runda. Więc ten skład się nie zmieniał drastycznie na tle tych wszystkich rund. Delikatne korekty, rozumiem. Wasze ulubione boisko to? No, uwielbiamy grać na PGE, mimo że wyniki może nie przemawiały, to jednak jakoś czujemy się najlepiej, a w drugiej kolejności właśnie AWF jest. Zdaje się, że najbliżej waszej siedziby. No tak. Okej, okay, a czy macie ewentualnie jakieś plany w związku z tym sezonem? No bo on się tak rozpoczął, jednak mimo wszystko przeciętnie, tak to nazwijmy. Czy będziecie się jeszcze włączać w walkę o awans, czy już jakby... To myślimy. Chcemy wrócić do trzeciej ligi i pokazać, że spadliśmy, no niesłusznie, może nie, no, słusznie spadliśmy, ale że nie pokazaliśmy pełnego potencjału. Cały czas jest u nas takie zgrywanie się, szukamy tego idealnego stylu połączenia wszystkich osób na boisku. No nie poddajemy się, to jest dopiero początek, sezon jeszcze ma 10 spotkań. 11, po dzisiejszym 10, więc będziemy walczyć, liczymy na to, że się uda awansować, prędzej czy później te wyniki przyjdą.
Dobra wypowiedź na zakończenie wywiadu. Otóż rzeczywiście w PL3 tak 10-11 spotkań wygranych przeważnie gwarantuje ten awans, chociaż 11 to jest raczej taki pewniak. W takim razie życzę Wam odkrycia tego potencjału drużyny i tego, żebyście zajęli miejsce w czubie tabeli. Dzięki za wywiad, Żółwik, i do zobaczenia. Dzięki.